Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejny arkusz z matury, z książki Teraz Matura 2016, dokładnie rzecz biorąc to z tej książki. Dziś postanowiłem zrobić cały zestawik trzeci, tak, arkusz trzeci. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo tych zadań jest tam 30 i parę. No ale myślę, że damy radę. Dobra, jak nie dzisiaj, to najwyżej jutro czy pojutrze dokończę. Pierwsze zadanie jest takie: ile niewłaściwych ułamków można utworzyć, jeśli ich liczniki i mianowniki wybieramy spośród liczb 5, 7, 11, 19, 23? To najpierw może troszkę teorii. Co to jest niewłaściwy ułamek? Ułamek niewłaściwy, czyli jak mamy jakiś ułamek A przez B, to ułamek jest niewłaściwy wtedy, jeżeli licznik, czyli to, co jest na górze, jest większe bądź równe od mianownika. Czyli co? Biorąc pod uwagę tą informację, tak? Będziemy sobie tak. No, w mianowniku mogę sobie wstawić. Mianownik jest oczywiście na dole. Oczywiście w mianowniku może być albo piątka, albo siódemka, albo jedenastka, albo dziewiętnastka, albo 23, tak? Jedna z tych liczb. No i teraz tak, skoro licznik, czyli ta góra, ma być większa bądź równa od mianownika, a w mianowniku jest 5, to liczby, które mogę tutaj wstawić w liczniku, to są oczywiście piątka pasuje, bo 5 jest równe 5. Siódemka pasuje, bo 7 jest większe od 5. Jedenastka pasuje, bo 11 jest większe od 5. Dziewiętnastka pasuje, bo 19 jest większe od 5. I 23 również pasuje. Tak? Czyli tu jest 5 możliwości. Teraz dla siódemki. Piątka mi odpada, bo 5 nie jest większe od 7. Czyli może być siódemka, bo jest równa, jedenastka jest większa, dziewiętnastka jest większa i dwudziestka trójka też jest większa, więc tu mamy cztery możliwości. Dla jedenastki. Oczywiście jedenastka, dziewiętnastka i dwudziestka trójka, więc trzy możliwości. Dla dziewiętnastki, dziewiętnastka, dwudziestka trójka, więc dwie możliwości. I dla dwudziestki trójki tylko i wyłącznie 23, a więc jedna możliwość. To oczywiście trzeba pododawać. 5 plus 4, 9 plus 3, 12 plus 2, 14 plus 1 to jest 15, więc poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. I tyle. Także pierwsze zadanie dość proste. Myślę, spokojnie do ogarnięcia, trzeba tylko pamiętać, co to jest ułamek niewłaściwy. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało w komentarzach, a póki co dzięki za uwagę i zapraszam Cię do drugiego zadania. Na razie, cześć!